Zapraszam pana posła Roberta Winnickiego do zabrania głosu. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, jeden fragment dzisiejszego exposé, który umknął większości komentatorów, zasługuje na szczególne podkreślenie i omówienie, ponieważ ten fragment, w którym pan premier Morawiecki mówił o polityce zagranicznej, w którym mówił o wyzwaniach światowych i który poświęcił zagrożeniom, wskazując, że tymi zagrożeniami są Daleki Wschód, jest Bliski Wschód i najbliższy nam Wschód, no, wymaga szczególnego komentarza. Szanowni Państwo, Daleki Wschód, czyli rynki Azji Wschodniej, ale nie tylko mamy na myśli Chiny, bo to przecież Korea, Tajwan, Japonia, Azja Południowo-Wschodnia, Indie, Azja Środkowa przecież tutaj się kłania. Kłania się również i Bliski Wschód, tak zasobny w surowce, ale tak zasobny również w rynki, otwarte bardzo na polską produkcję, jak chociażby na polską produkcję rolną rynek irański. Szanowni Państwo, te podkreślenie przez pana Morawieckiego i wrzucenie Azji, całej Azji z jej rynkami, z jej surowcami, również z naszymi najbliższymi sąsiadami, którzy oczywiście sprawiali nam w historii i sprawiają nie lada problemy, ale nie znikną. Ale nie znikną. Nie znikną jako sąsiedzi. To wszystko w sytuacji, w której prezydent Francji wraca właśnie z Chin z kontraktami na 14 miliardów. To wszystko w sytuacji, w której świat staje się coraz bardziej wielobiegunowy. To w sytuacji, w której w tej rywalizacji międzynarodowej Polska ma dużo do wygrania, ale i bardzo dużo do stracenia. Deklarowanie przez premiera polskiego rządu z naszym położeniem, tak korzystnym, jeśli chodzi o kwestie handlowe, kwestie również geostrategiczne, to jest coś niebywałego. Deklarowanie tego przez rząd, który wcale nie jest kochany w Unii Europejskiej, a również i w Stanach Zjednoczonych, nawet i w establishmencie republikańskim. Taka jest prawda, bo wyobrażenie o tym rządzie jest takie, jak jego propaganda, więc sądzą, że to rządzi tak naprawdę coś bliższego Konfederacji w Polsce dzisiaj. A to przecież nie jest prawda. Przy takim rządzie, przy tak portretowanym, jest zamknięcie się tak naprawdę na partnerów geopolitycznych z najważniejszego dzisiaj kontynentu na ziemi azjatyckiego. Na partnerów handlowych i gospodarczych. Zresztą doświadczaliśmy tego w ostatnich latach. Przez decyzje gospodarcze, polityczne, wywiadowcze i co geopolitycy mówią, że rząd zamknął się na Azję i kierunek chiński i pod tym otwarciu, którego dokonywał pan prezydent Duda, mamy tutaj całkowite zamknięcie. To jest sytuacja absurdalna. To jest sytuacja, która jeszcze w większym peryferium nas stawia wśród państw Zachodu, zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej. To nam blokuje jakąkolwiek możliwość gry strategicznej, dyplomatycznej pomiędzy mocarstwami. A polityka polska to w pierwszym rzędzie była, jest i będzie polityka w relacji wobec wielkich mocarstw. Mocarstw regionalnych, mocarstw europejskich, mocarstw światowych. I proszę Państwa, ten niedoceniany dzisiaj fragment exposé pana premiera Morawieckiego powinien być szczególnie studiowany. Szczególne studium przypadku dużego państwa europejskiego, które na swoje własne życzenie stawia się w kącie, w geopolitycznym kącie, stawia się pod ścianą, ustawia się i stawia się jako petent wobec centrum berlińskiego i centrum waszyngtońskiego międzynarodowego. To jest, proszę Państwa, coś niesłychanego i z tego historia, również z tego fragmentu, a przede wszystkim z realizacji tej polityki będzie ten rząd bardzo surowo rozliczać. Dzisiaj podnosimy hasło polityki wielowektorowej, wielobiegunowej, bo świat jest wielobiegunowy. I jeśli ta ekipa, ten rząd tylekroć mantrował o Budapeszcie nad Wisłą, to spójrzcie rzecz na ten Budapeszt.
Spójrzcie, jak premier Orban przyjmuje u siebie Erdogana, Putina, spotyka się z Angelą Merkel i u Amerykanów potrafi załatwić swoje interesy. Spójrzcie wreszcie, otwórzcie oczy i przestańcie żyć peryferyjnymi teoriami z lat 80. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle.